Poznajcie kolejną postać z naszej YouTube'owej serii Bohaterzy Albatrosa. W pierwszym odcinku przybliżyliśmy sobie sylwetkę Jacka Reachera z książek Lee Childa. Dzisiaj porozmawiamy o bohaterze może nieco mniej znanym, ale równie charyzmatycznym. Eddie Flynn to postać wykreowana przez Steve'a Cavanagha. Sam Child twierdzi, że ten facet to dopiero ktoś. Jeśli go nie znacie, a lubicie dobre thrillery, to bardzo możliwe, że Eddie Flynn stanie się jednym z waszych ulubionych bohaterów. I koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach, jakich bohaterów wy lubicie najbardziej. A co Eddie Flynn mówi o sobie? Nie szukam kłopotów, nie muszę. Same mnie odnajdują. Gdyby tylko towarzyszyły im pieniądze, nie byłoby tak źle. Niektórzy zostają prawnikami z nadzieją, że dużo zarobią. Nie chcę być źle zrozumiany, pieniądze są miłe. Jak każdy lubię czuć w kieszeni grubą rolkę banknotów, ale lubię też spokojnie spać w nocy. Obrona klienta, który był winien zarzucanego przestępstwa, kłóciła się z zasadami. Moimi zasadami. Może jestem przez to najgorszym adwokatem na świecie, a może najlepszym. Zależy, z której strony się temu przyjrzeć. Kiedy na pewien czas wysycha źródełko adwokackie, bardzo przydaje się moje poprzednie życie kanciarza. Eddie Flynn, niegdyś zawodowy oszust, po latach został prawnikiem. Adwokat, który zanim zaczął działać zgodnie z prawem, przez lata sam je łamał. Uznał, że między tymi dwoma zawodami nie ma wielkiej różnicy. W najnowszej powieści autora thrillerów prawniczych Adwokat Diabła, charyzmatyczny prawnik trafia na swojego najgroźniejszego przeciwnika, ambitnego prokuratora, który rozsmakował się w posyłaniu oskarżonych do celi śmierci. Eddie ma zaledwie 7 dni na uratowanie niewinnego człowieka i znalezienie prawdziwego mordercy. Czy mu się uda? Każda z książek z Eddiem Flynnem dostarcza czytelnikom mocnych wrażeń. Stanowią spektakularne połączenia zawodowej wiedzy prawniczej autora ze smykałką do pisania naprawdę mrożących krew w żyłach thrillerów. Bohater jest specjalistą od rozwiązywania trudnych spraw dotyczących morderstw i kłamstw. Ponadto świetnie odnajduje się na sali sądowej i rozprawia się z mocnymi przeciwnikami. To postać błyskotliwa, intrygująca i dająca się mocno polubić. A wy znacie już Eddiego Flynna? Jesteśmy bardzo ciekawi.